Na zielone święta warszawiacy wybierają się corocznie statkami Wisłą do Młocin, aby spędzić święta na zielonej trawce w tym ulubionym miejscu wycieczkowym. W ogrodzie zoologicznym urodził się czerwony kangur olbrzymi, który oczywiście na razie ma rozmiary liliputa. Ponieważ matka wyrzuciła go ze swej torby, trzeba go wychowywać w woreczku naśladującym naturę i sztucznie odżywiać. Rezultat, który by wprawił w dumę również i każdą ludzką matkę. Maleństwu przybyło 20 gramów. Parki i zieleńce Warszawy, które zostały przez działania wojenne częściowo zniszczone, staraniem niemieckiego zarządu miasta znowu doprowadzono do porządku i ozdobiono kwiatami. Stanowią one teraz znowu przyjemne miejsce wypoczynkowe dla ludności miasta. Ludność ukraińska w gubernii generalnej obchodzi swoje weselne uroczystości wedle starych tradycji ludowych. Pan młody przygląda się swojej wybranej przez obręb z chleba owiniętego przędziwem, symbol dobrobytu. Pochód weselny z marszałkiem ceremonii na czele wyrusza do cerkwi. W ceremonii ślubnej młodzi myją się w rzece na znak, że rozpoczynają nowe życie. Uroczystość kończy się tańcami ludowymi.
Obraz produkcji niemieckiego przemysłu wojennego. Masowa produkcja samolotów typu Junkers. Pracy wykonuje się systemem taktowym. Maszyny posuwają się o jedno miejsce. Wbudowywanie motoru. Ostatnia kontrola podwozia. Maszyna gotowa. Myśliwcy niemieccy startują do lotu w kierunku wybrzeża angielskiego. Wysoko nad kanałem La Manche. Myśliwcy angielscy. W pościgu za maszyną typu Hurricane. Celny strzał. Jak donoszą komunikaty wojskowe, krótko przed ukończeniem kampanii w Grecji zdobyło oddziały strzelców spadochronowych w śmiałym ataku kanał Koryncki. Przybycie na miejsce wypadu. Most nad kanałem zdobyty. Przeciwległy brzeg zajęty szturmem. Chwilę potem most ten wyleciał w powietrze wysadzone bombą zegarową. Jeńcy angielscy. Głęboko na dole kanał Koryński ze szczątkami wysadzonego mostu. Opór nieprzyjaciela. Walcząc o każdy krok, strzelcy spadochronowi posuwają się naprzód. Interesująca teczka z tajnymi rozkazami angielskimi. Zdobyta broń. Jeńcy, przede wszystkim Grecy, Australijczycy i Nowozelandczycy. Thank you.
baterie artylerii dalekonośnej nad kanałem La Manche w czasie działania. Thank you.